Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że będę nakręcał filmik, ażeby pozachwycać się przed Państwem tak powszechną monetą, jak 30-lecie zwycięstwa nad faszyzmem. Monetą wybitą w prawie 2-milionowym nakładzie i w zasadzie jedną chyba z pierwszych starych monet srebrnych, z którą każdy numizmatyk ma kontakt. Emisja lat 74-76 PRL-u przynosi nam monety srebrne o nominale 200 zł. Jest to charakterystyczna mapka, którą chyba większość aktywnych dziś kolekcjonerów miała do czynienia w latach swojej młodości. Nic dziwnego, gdyż moneta wybita w nakładzie ponad 13-milionowym. Następny rok, 75 rok, przynosi nam 200 zł rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. I kolejny, 76 rok, przynosi następną srebrną monetę dostępną w powszechnym obiegu. To jest olimpiada. Tamto ma nakład około 2 milionów sztuk. Proszę Państwa, chwila przerwy, chwila oddechu i 82 rok. Znów emitent szykuje niespodziankę. Dopiero co papieżem został wybrany Polak. Odbył pierwszą pielgrzymkę do swojego rodzimego kraju. Kraj jest w euforii. Jesteśmy po stanie wojennym, po pojawieniu się Solidarności. Pojawia się moneta o nominale 1000 zł, Jan Paweł II, również srebra. Przynajmniej srebrna z nazwy, bo srebra jest tam przysłowiowe tyle, co kot napłakał, czyli 625 próba, 62,5%. Ale nominał, proszę Państwa, stosunkowo wysoki. Papież ma nominał 1000 zł, gdzie średnia pensja w latach 82-83 to jest 11-14 tysięcy złotych. Przygotowałem się specjalnie na potrzeby tego filmiku. Czyli mniej więcej 12 monet z papieża. I proszę Państwa, podobna sytuacja ma miejsce w roku właśnie 74, gdy wychodzi pierwsza 200. Wówczas średnia pensja to jest około 3200 zł, czyli tak naprawdę 16 sztuk 200 złotówek. Rok 75, średnia pensja wzrasta. Mamy około 3900 średnią pensję, czyli można powiedzieć, że około 19-200 złotówek stanowiłaby pensja. 19 takich monet, jak mam w tej chwili w ręku. Proszę Państwa, i tutaj właśnie ukryte jest tak naprawdę jedno z większych oszustw ówczesnego państwa, ówczesnych rządzących względem swoich obywateli. Wszystkie osoby żyjące nawet w późniejszym okresie, jeszcze w latach 80. czy w 70. doskonale znają sytuację, gdzie były pieniądze, które były zarabiane w codziennej pracy, natomiast nie było ich na co wydać. Nadmiar pieniądza i puste półki. Niezadowolenie społeczeństwa, no bo jak to tak? Mamy pieniądze, a nie ma dóbr. Proszę Państwa, wychodzi moneta srebrna. Nominał 200 zł, czyli spory, to co nadmieliśmy wcześniej. I do tego odpowiedni przekaz propagandowy. Proszę Państwa, pierwsza moneta srebrna, która wychodzi w obiegu. Srebro, kruszec, doskonała lokata. Dla ludzi dobrej roboty część pensji będzie wypłacona w takich monetach. Oczywiście są to normalne monety obiegowe, możecie iść i wydać je w sklepie, możecie za nie kupić dowolne dobra, możecie wpłacić do banku. Ale bylibyście głupi, gdybyście tak robili, gdyż to jest srebro, a srebro to jest doskonała lokata kapitału. Schowajcie te monety, zostawcie dla swoich dzieci, zapewnijcie im bezpieczną przyszłość, odkładając srebrne monety. Czyli mechanizm prosty. Ktoś zarabia 3000 zł, powiedzmy 3200, 4000 zł. Połowę pensji dostaje w takich 200 złotówkach. Druga połowa starcza mu na codzienne życie, na opłacenie rachunków, na żywność i produkty podstawowej potrzeby. Pozostałe leżą schowane w szufladzie jako zabezpieczenie dla dzieci. Wszyscy są zadowoleni. Ci, którzy te monety zdobyli, dostali w ramach pensji, bądź może po znajomości jeszcze za, nie wiem, butelkę wódki, dobrą herbatę, czekoladę, dostali od zaprzyjaźnionej kasjerki, znajomego, kolegi i tak dalej. Dostali monety, odłożyli dla przyszłość, dla dzieci jako zabezpieczenie, z pozostałych pieniędzy żyją codziennością. Nie protestują, że nie mają
produktów do kupowania, gdyż nadwyżki swoje ulokowali jako zabezpieczenie na przyszłość. Także, Państwa, jedno z większych oszustw ówczesnych rządzących. Monety wybite w tak masowym nakładzie, jednocześnie w słabym srebrze, koszt dla Państwa niewielki, nakład olbrzymi, bo 200 złotówek ogółem w latach 74-76 państwo polskie wyemitowało ponad 17 milionów sztuk. No nie ma się co łudzić, żeby to była kiedykolwiek rzadka moneta kolekcjonerska. Jeżeli obecnie mamy 40 milionów ludzi i takich monet jest 17 milionów. Nie ma siły, co druga osoba nie zapragnie w tej chwili odłożyć takiej monety do kolekcji. Dlatego monety są zdecydowanie nadmiarowe, dostępne w bardzo dużych ilościach hurtowych, praktycznie tylko interesujące jako pewien substytut lokaty w srebro. I jako takie egzystują na rynku, w zasadzie opierając swoją wartość jako wartość bazującą na cenie kruszcu. Państwo, więc ciężko taką monetą się zachwycać. I tak jak wspomniałem na początku filmu, nigdy nie sądziłem, że będę to robił przed kamerą, żeby Państwu wykazać w tej monecie coś wyjątkowego. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z absolutnie standardowym egzemplarzem. Nie jest to żadna próba w innym metalu. Nie jest to destrukt odbity na przykład stemplem odwróconym. Nie jest to cokolwiek wyjątkowego. Od zwykła moneta obiegowa. Proszę Państwa, to co mnie w tej monecie zachwyciło, to stan zachowania. Dlatego też ten egzemplarz, w zasadzie chyba jako pierwszy, bądź jeden z pierwszych, zdecydowałem wysłać do NGC celem ogrejdowania. Proszę Państwa, zazwyczaj te monety, które mamy na co dzień, dostępne w dużych ilościach, są to monety plus minus wyglądające tak jak ta. Ta może jest troszeczkę zbyt ruszona obiegiem na reliefie, niemniej nie zatraciła swych cech charakterystycznych. Nadal widzimy na jej lustro i zegarowo chodzący połysk. Tylko proszę zobaczyć, jak wygląda to lustro. To lustro jest takie przymglone. Ma taką lekko kaszkowatą powierzchnię satynową. Rodzaj satyny bardzo charakterystyczny na przykład dla emisji monet Nike 5 zł z roku 28. I tak właśnie zazwyczaj wyglądają żołnierze rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. Więc nic dziwnego, gdy w jednym ze zbiorów monet PRL-u kupionym przez nas w firmie, notabene właśnie zbiorze bardzo selekcjonowanym, na który zapłaciliśmy w momencie zakupu, uważałem, że cenę zdecydowanie ponad rynkową, ale wiele monet tam nie zachwyciło. Niemniej zachwyciły mnie monety te, na które przede wszystkim się patrzy przy takich zbiorach, czyli początkowy PRL, aluminium, rybak 58, złotówka 57. Nie patrzyłem, nie przyglądałem się nawet tymże żołnierzom. Natomiast w momencie, gdy je wyjąłem z klasera, oniemiałem poniekąd. Gdyż tak wyglądającego egzemplarza 200 złotówki faszyzm ja nie spotkałem. Proszę Państwa, egzemplarz ewidentnie ze świeżego stempla, na pewno odłożony tuż po obiegu, bądź bezpośrednio, tuż po pobycie w kasach bankowych, czy po jego wyselekcjonowaniu bezpośrednio w mennicy, gdyż jest to egzemplarz bez jakichś skaz, bug marksów, uszkodzeń, zadrapań i z niesamowitą świeżością, z niesamowicie świeżym lustrem, zarówno tła, jak i znakomitym błyskiem na reliefie. Ten połysk jest tak znakomity, że tutaj nawet na filmie ciężko go ująć, dlatego ewentualnym osobom zainteresowanym polecam obejrzenie tej monety przed zakupem na miejscu w firmie, gdyż mimo iż moneta jest banalna, to jestem przekonany, iż każda osoba mająca doświadczenie w monetach PRL-u i próbująca zebrać jak najlepszy zestaw monet tegoż okresu, zobaczywszy tą monetę, będzie nią zachwycona. W takim stanie zachowania 200 zł faszyzm nie spotyka się na rynku. Proszę Państwa, i to nie jest tylko czcze gadanie. Pamiętam swego czasu komplety PRL-u składane przeze mnie w firmie, czy pamiętam budowę swojego pierwszego kompletu monet PRL-owskich, gdzie starałem się mieć jak najlepsze, najbardziej wyselekcjonowane egzemplarze. Zresztą myślę, że większość kolekcjonerów od tego zaczyna swoją przygodę w ogóle z numizmatyką starszą. 200 złotówka zwycięstwa nad faszyzmem była jedną z monet, z której nie byłem zadowolony w ramach tego kompletu i nie potrafiłem znaleźć ładnego egzemplarza. Po tylu latach, w zasadzie można powiedzieć w tej chwili po 18 latach aktywnego, bardzo aktywnego zajmowania się numizmatyką, jest to pierwszy egzemplarz tejże monety, który mnie zachwycił. NGC oceniło tę monetę na MS66 z gwiazdką. Nota jest wyśmienita jak dla tego typu. Nie jest to co prawda najwyższa nota w tabelach NGC, także jestem ciekawy, jak wyglądają inne egzemplarze.
nieliczne, ale jest kilka sztuk z notą bodajże 67, dosłownie kilka, chyba poniżej 5. Być może są to na przykład monety, które są umyte, bo jak widzimy, ta moneta jest w pełni naturalnym stanie. Ma delikatną, żółtawą patynkę, jest taką nierównomierną nawet patyną nalotem tuż przed brodą żołnierza. Być może gdyby nie to, to moglibyśmy się spodziewać noty 69. Wystarczyłoby tak naprawdę włożyć tą monetę jakiegoś płynu, przemyć, ale tego nie zrobiliśmy. Zachwyciliśmy się nią w takim stanie, w jakim ją tutaj teraz widzimy. W pełni naturalnym, bardzo świeżym i niesamowitym. Także proszę Państwa, najlepszy egzemplarz 200 złotych faszyzm, jaki widziałem w ciągu 18 mniej więcej lat zawodowego zajmowania się numizmatyką. I najlepszy egzemplarz, jaki widziałem, monety wybitej w olbrzymim, ponad milionowym nakładzie. To dużo mówi chyba jednak. Jak na tyle setek czy tysięcy tak naprawdę tych monet przerzuconych przez lata praktyki. Serdecznie polecam i zapraszam.